W moim przypadku były takie plotki, których nie komentowałam, po prostu wiedziałam, że za 2-3 dni to gdzieś tam wyląduje, gdzieś tam daleko, głęboko w internecie, albo jeśli chodzi o gazety, gdzieś w śmietniku. Ale były też takie plotki, które bardzo mnie dotykały, bardzo, bardzo źle wpływały na mój wizerunek, a były nieprawdą. I nie mogłam zostawić tego, wiesz, bez komentarza. I akurat tutaj można super wykorzystać social media, bo to jest nasza przestrzeń i dziennikarze to czytają, mają do tego dostęp. I kategorycznie zaprzeczyłam, że to się wydarzyło, że mam zamiar to wyjaśnić, że jestem do dyspozycji i że to jest nieprawda. I w takich sytuacjach myślę, że musimy reagować, Julka, no bo no sorry, no. No wejdą nam na głowę za chwilę, no wszystko będzie można o nas powiedzieć. I zadziałało faktycznie? Tak, zadziałało. Super. Zadziałało. Ale też myślę o tym, że musiałaś się po tym też bardzo dobrze poczuć, bo to oznacza, że ktoś wkroczył, gdzieś przekroczył tę twoją granicę. Właśnie, ja właśnie postawiłam tę granicę, nie, sorry, okej, okay, możecie to, znaczy możecie. Nie fajnie, że to napisaliście, ale okej, okay, jesteście dziennikarzami, drążycie, poszła taka informacja. Okej, okay, ale ja nie pozwolę na to, żebyście wylewali na mnie wiadro pomyj. O nie, nie, nie. Ale to jest, w ogóle to też jest bardzo ciekawe, bo mówisz o dziennikarzach, a wydaje mi się, że najważniejsze w byciu dziennikarzem jest dążenie do prawdy. To jest prawda. No dobra, a tutaj dziennikarze piszą nieprawdę i mówisz, że okej, okay, jesteście dziennikarzami, napisaliście nieprawdę. To jest strasznie niefajne.